Hej, siemano ludzie, Cebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Mobile 19. No i słuchajcie, za chwilę zobaczycie, jakiego udało mi się zawodnika trafić jeszcze w finale Champions League, oczywiście w evencie, który się już wczoraj skończył. Niestety nie miałem możliwości nagrywać i od razu otwierać tą paczkę, dlatego że byłem w pracy, ale nagrałem wam, co wyleciało mi z tej paczki, więc zaraz to zobaczycie. Oczywiście zawodnika już sprzedałem, bo potrzeba mi troszkę kasy, żeby sobie przykoksować moją drużynę. Jak widzicie, na razie mam 108 overalla. No i mam też do zrobienia dwa skill boosty. Zaraz zobaczycie do kogo. Pierwszy jest tutaj do Burkiego, a drugi, o ile się nie mylę, to był chyba Alaba. Alaba oczywiście pójdzie do zmiany, już wiem za kogo, ale to się dowiecie. No, myślę, że już niedługo. Wielu z was pisało, żebym właśnie go zmienił. Także słuchajcie, teraz wam się wyświetli, co udało mi się trafić, więc no, może zobaczcie najpierw, a za chwilę przejdziemy do dalszej części odcinka. No i słuchajcie, paczuszka naprawdę bardzo fajna, Origi 94, no nie był mi on potrzebny do składu, więc go sprzedałem, no i zawodnik 88 overalla poszedł na przepalenie, także no ja się cieszę, fajna paczuszka. Wielu z was pisało, że trafiliście zawodnika 99 overalla, także gratuluję wszystkim, którzy trafili takiego zawodnika, naprawdę bardzo fajnie. No i słuchajcie, cały czas się zastanawiam, co zrobić z Totsami. Wielu z was pisze, no Sebek, no niestety, ale no raczej nie masz szans, żeby odebrać sobie Cristiano Ronaldo, ale jak widzicie, kusi mnie ten Cristiano Ronaldo. Nawet udało mi się już trafić 15 punktów, ale to i tak jest bardzo dużo, musiałbym trafić 405. No mam 886, no jeszcze 18 dni zostało, ale no nie wiem czy się skuszę, bo ktoś nawet wczoraj mi napisał, no dobra Sebek, możesz próbować, ale co będzie, jeżeli zabraknie ci punktów? No właśnie, no i wtedy będzie lipa. Jak widzicie, Koulibaly również dostał już 15 punktów. Ale poczekam jeszcze, bo jeszcze będą inni piłkarze, no zobaczymy, może będzie ktoś jeszcze fajniejszy, albo jakaś inna fajniejsza karta, więc może wtedy się skuszę. No takiego Koulibaly, no to bez problemu powinienem to zrobić. Niektórzy piszą, bierz go, niektórzy piszą, nie bierz go, no, ale zobaczymy, poczekam jeszcze na jakieś inne, zobaczymy, co będzie jeszcze ciekawego. Także słuchajcie, na razie się jeszcze wstrzymam z tym Cristiano Ronaldo. No ale kurczę, no fajnie by było mieć takiego piłkarza, no ale chyba jednak sobie odpuszczę, no bo faktycznie, jeżeli zabraknie mi punktów, no to będzie wtedy no lipa. Ogólnie zastanawiałem się, czy tutaj w head to head, bo jak wiecie, lubię grać, czy nie skusić się i w któryś dzień, no może to teraz raczej nie, bo tu jeszcze 8 dni zostało, mam, wczoraj miałem chyba nawet prawie 1 150 000 jakoś tak, i fajna akcja tutaj jest, jak widzicie, gemów trochę mam, no i fajne nagrody są, bo tutaj z tego co widziałem możemy zdobyć Neuera 97, no elegancko, no ale trzeba mieć aż 1 800 000, więc trochę musiałbym się tutaj nagrać. Może poczekam, zobaczymy, kto tutaj będzie w następnej kolejce, że tak powiem. Także no, może się skuszę kiedyś i zobaczymy, jak daleko dojdę.
Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj rozegram jeszcze jakiś meczek, zobaczymy, jaki przeciwnik mi się trafi. No wczoraj miałem dosyć ciężkich zawodników, przeciwników, przepraszam. Bardzo często mi się już trafiają zawodnicy, którzy mają ponad 100 overalla, no więc trochę ciężko. Zobaczymy dzisiaj na dzień dobry, bo ten odcinek nagrywam wam o godzinie 8. A tak w ogóle, no 108, czyli wyrównane szanse i tu jest nawet Cristiano Ronaldo, ale 96 overalla. Więc ja sobie pyknę taki meczyk i sobie przy okazji z wami pogadam. Także słuchajcie, już jutro w sobotę zaczynam przeprowadzkę. Będziemy się już pakować. A w poniedziałek, co jest? A w poniedziałek już jedziemy z transportem na nasze nowe mieszkanie. I tak się właśnie zastanawiałem, czy nie chcielibyście, żebym na przykład wam nagrał jakiegoś daily vloga albo no co jest? No wiecie, ja lubię oglądać takie rzeczy, także możecie napisać w komentarzu, a może, nie wiem, jak wbijecie 600 łapek w górę pod tym filmem, to zrobię coś takiego. Zresztą zobaczymy, kto dotrwał do tego momentu filmu, a kto przewinął. Ujujuj, się tutaj rozpędziłem trochę. Szkoda, że za remisy nie dają punktów. O tutaj bardzo dobrze wyszedł Berki, mamy rzut rożny, trzeba będzie uważać. Wczoraj miałem przeciwnika, który miał 112, ale był tak słaby, że udało mi się z nim wygrać. Bodajże 2 do 0. Oj. Cristiano Ronaldo tutaj wykorzystał sytuację i mamy 1 do 0 w plecy. No i tak właśnie myślałem, czy nie nagrywać też daily vlogów, takie wiecie, codzienne akcje, które się dzieją w moim życiu. No więc myślę, że by było fajnie. A sporo się teraz będzie działo. No nie wiem, jak chcecie oczywiście. Chyba tędy nie przejdę. Może spróbujemy z drugiej strony Nelsonem coś podziałać. Także wiecie, no teraz będzie się sporo działo, więc nie wiem, czy jutro dam radę jakiś film nagrać. O właśnie, Nelsonik. Może spróbujemy z daleka. Ale bez problemu. Bramkarz Ter Stegen broni. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć? No i spodziewajcie się, że już odcinki będą nagrywane na nowym mieszkaniu od następnego tygodnia. I tak jeszcze będę musiał przyjeżdżać na stare mieszkanie, bo tam jeszcze nie mam internetu, więc będę musiał montować filmy na starym mieszkaniu. Dawaj Nelson, dajesz gościu. Oleż tu pięknie wyminąłeś tych dwóch. Ej, naciskany. I... Do kogo to było? Do Rakiticia. Rakitic do Alaby, który już niedługo opuści moją drużynę. Aj, nie tak to chciałem zrobić. Myślałem, że uda mi się z pierwszej. 45 minuta i zaraz będzie koniec. No i już mamy koniec pierwszej połowy. Także i tak jeszcze się najeżdżę z jednego mieszkania na drugie. No ale muszę niestety poczekać na internet. Więc będę musiał przyjeżdżać tutaj na stare mieszkanie i tutaj właśnie montować moje filmy. Mamy out. Aż jeszcze wybiłem piłkę gdzieś tam do szatni. No tutaj Gostek nie jest jakiś mega wymagający, ale ja sobie nie mogę tutaj poradzić z jego z jego obrońcami. No tutaj jest zdenerwowany. No nikt nie biegnie. Czasami biegną, a czasami stoją w miejscu. Dawaj Nelson, no pokaż klasę. O właśnie, tak. I o to mi chodziło. Ale to zrąbałem teraz. Myślałem, że dojdzie to podanie. Mogłem zrobić wrzutę, taką fajną mi się wczoraj też udało zrobić. Podobają mi się niektóre wasze wyzwania odnośnie FIFA Mobile, więc myślę, że będę niektóre robił. Dobrze, spróbujemy teraz tutaj jeszcze raz Hazardem. Hazard tu pięknie do Messiego. Messi może z pierwszej uderzy. Za daleko i za słaby ten strzał był. Ter Stegen bez problemu to łapie. No ale często przegrywam mecze nagrywając, więc już się trochę do tego przyzwyczaiłem. No ale ja sobie to potem odegram poza filmem. Także słuchajcie, no taki na luzaczku ten odcinek. Dobra, trzeba to wybić. Halo? Hulit.
94 overalla, strzela mi bramkę na 2-0. 78 minuta. A gościu nawet żadnej minki nie robi ani nic. Dobrze, spróbujemy chociaż honorową. No chyba nie bardzo. O! Kiedyś mi się udało strzelić tak gola. Ale ta piłka nie doszła. Cristiano Ronaldo kontra Schüle, który niedługo będzie miał 100 overalla w mojej drużynie. Już mu niewiele brakuje. Także spodziewajcie się niedługo odcinka z kolejnym zawodnikiem, któremu wbije stówkę. A później weźmiemy się, no w sumie jeszcze nie wiem za... nie wiem za kogo. Dawaj Nelson, spróbuj tutaj... No chyba nie. 90 minuta, 2-0 w plecy. Trudno, nic się nie stało. Także słuchajcie, moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Ja Wam życzę miłego dnia. Wiem, że już Wam się wakacje zaczynają. Chyba w następnym tygodniu jakoś, także no, zazdroszczę Wam. Ja praktycznie od dzisiaj, od 22 już będę na urlopie, tydzień czasu, no bo sporo rzeczy mam jeszcze do zrobienia na nowym mieszkaniu, więc no, jeżeli chcecie odcinki, wiecie, daily vlogi czy coś takiego, no to 600 łapeczek w górę pod tym filmikiem. No i myślę, że coś takiego ogarnę. Także pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A jutro postaram się nagrać może jakiś unboxing na nowym mieszkaniu. Także trzymajcie się. Cześć.